Pani marszałek, Wysoka Izbo, wczoraj minęła 40. rocznica stanu wojennego i to jest dobra okoliczność, żeby pani marszałek wyjęła z szuflady i poddała pod głosowanie wniosek Konfederacji o to, żeby z funkcji wicemarszałka Sejmu odwołać PZPR-owskiego funkcjonariusza, gloryfikatora Armii Sowieckiej, a jednocześnie człowieka, który zhańbił Wysoką Izbę podczas debaty parlamentarnej, wywieszając symbol, nowy symbol lewicy, tęczowej lewicy, na miejscu, gdzie pani marszałek w tym momencie siedzi, prowadząc obrady. Jest to dobry moment, szanowni państwo, żeby poddać pod głosowanie wniosek Konfederacji o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. 40 lat po stanie wojennym, 40 lat po stanie wojennym trzeba, żeby w tej Izbie bardzo mocno również poprzez czyny, a nie tylko słowa, padło precz z komuną, precz z lewactwem starym i nowym. Dziękuję, panie pośle.